Szpital psychiatryczny powiększa swój metraż o trzykondygnacyjny, nowoczesny zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Prace związane z rozbudową szpitala trwały 3 lata, a ich realizację umożliwiły przede wszystkim fundusze norweskie, a także dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego. Łącznie szpitalowi udało się pozyskać 12 milionów złotych. Przecięcie wstęgi i otwarcie obiektu już się odbyło. Brakuje tylko pacjentów. Aktualnie szpital ma pod swoją opieką 300 podopiecznych stacjonarnych i około 150 środowiskowych. Dzięki nowej inwestycji będzie mógł przyjąć kolejne 65 osób i przy okazji skrócić okres oczekiwania na leczenie. Obecnie, proszę Państwa, mamy pół roku oczekiwania do naszego zakładu, bo nasz zakład jest profilowany, czyli ten psychiatryczny. W związku z tym ten pacjent też musi mieć określone rozpoznania, musi mieć już ustabilizowaną tą terapię, farmakoterapię. Są to głównie chorzy, którzy nie mają zapewnionej opieki w domu i oni wymagają takiego nadzoru pielęgniarskiego, rehabilitacji, terapii i opieki z takim deficytem społecznym. W związku z tym my, mam nadzieję, zapewnimy to. Chorzy, by trafić do nowej placówki, muszą spełnić kilka warunków. Taka generalna zasada jest taka, że musi to być chory, który ma rozpoznaną chorobę psychiczną, musi to być choroba po zakończonym leczeniu ostry, czyli zdiagnozowana i z deficytami samopielęgnacji, z deficytami takiej samoopieki i wtedy my zapewniamy właśnie tą część tym chorym. Część socjalną, część pielęgnacyjną, część rehabilitacyjną i terapeutyczną. A terapia będzie odbywała się w unikatowych warunkach. Innowacyjność tego obiektu, tak, i tej naszego programu terapeutycznego, który chcemy wprowadzić, polega na tym, że w obiekcie, w którym w tej chwili jesteśmy, wprowadziliśmy te formy takiej aktywizacji chorych poprzez właśnie to zaplecze takie sportowo-rekreacyjne, jedyne, jeżeli chodzi o takie zaplecze w kraju, połączone ze szpitalem psychiatrycznym, umożliwiamy chorym taką bezpośrednią fizyczną aktywność, która jest bardzo ważna w przypadku schorzeń psychicznych. Kompleks sportowo-rekreacyjny będzie służył pacjentom nie tylko zakładu opiekuńczego, ale także szpitala psychiatrycznego.